Czas zacząć nową historię. Nie no, trzeba ruszyć z nowym zespołem, ponieważ Nottingham Forest, no proszę Państwa, no dłużej nie mogliśmy być w tym zespole, no dłużej nie mogliśmy, nie potrafiliśmy inaczej, ten zespół sam w sobie nie potrafił nic zrobić i naprawdę nic nie mogliśmy już dalej wnieść, choć naprawdę staraliśmy się, cały czas jest naprawdę, żeby coś wyszło, żeby coś wychodziło, proszę Państwa. Tak, ruszamy z karierą BVB. Moim zdaniem najlepszy krok, żeby iść naprzód. Spoko, tutaj widzę, że mamy dobrych grajków, ale... No Siule, co ja mam z tą zrobić, Siule, ty powinieneś iść na... za Hummelsa, sorry Hummels, chodzi mi to, żebyś ty był ten, żebyś był tamtym, żeby było to. Czaisz, o co chodzi? No, tak, ja więcej nic dodać. Nemech, ty człowieku, my tak cię rozwiniemy, że ty to będziesz klasą bombową, zawodowcem, najlepszym typem Stanów Zjednoczonych, Emiratów Arabskich, wszystkim. Czy na kogoś tu jeszcze... O, kurde, 17 lat, no czy masz dobre perspektywy, czy tylko czy mamy z... No mamy zmiennika Fulkruga, ale no... Ale no, no, jakbyśmy trochę podszkolili, to jest dobry grajek na to, żeby tutaj coś... A, Mukoko jest, dobra. To sorry, ty idziesz na sprzedanie, a ty idziesz na wypożyczenie. Koło my tutaj potrzebujemy? Marku Ruiz, no. No fajnie jakbyś był, wyjściowe 11. Chociaż tempo masz takie... słabe. Czy LSP to by pasuje? Dobra, Emre Can. Ty jesteś taki siaki, okej. Okay. Teraz tak, ja bym wzmocnił prawą obronę. Najważniejsza jest prawa obrona, ale musimy najpierw zobaczyć, ile mamy budżetu transferowego na to, by ściągnąć jakichś zawodników. Jestem ciekawy, to jest nowa drużyna, to jest nowe szaleństwo, ale najpierw przejdźmy do tego, co oczekują od nas. Nie zapomnij sprawdzić, dobra, rozproszę szkółki juniorów. O, to jest fajne, to jest ciekawe. Co, to kogo tutaj mamy? Potencjał jest, no... Aha, okej. Marin. Na kogo byś mógł cię tutaj, człowieku, zmienić, żebyś ty... ten, no... no bo ten... na nikogo, dobra. Zróbmy inaczej, ty masz fajne tu... No musisz iść jednak trochę w ten strzały lepsze tutaj. Mamy potencjał, mam jak on ma? Kinunen, ja nie wiem, to jest, on jest z Finlandii, nie? To ciężkie do wypowiedzenia. Okej, czy kogo tutaj byśmy mogli tutaj sobie... Kurde, ja bym tutaj dał fałszywy skrzydłowy. Żebyś ty się podszkolił po prostu, stary. Ty raczej nie jesteś w naszych zainteresowaniach górnych, lotnych. Potencjał masz fajny, ale... Czy z ciebie coś będzie? Nie wiem, na razie musisz tu być. No, sorry, na razie musisz tu być. Nasza wizja i oczekiwania, okej, okay, dobra. Ściągnij co najmniej piłkarzy w wieku, co na... No dobra. Obrońca, dobra, spoko. Okej. Okay. Ściągnij do szkół. Dobra, to już widzieliśmy. O kurde, Ameryka Południowa, spoko. Wygraj puchar. No dobra. No, ale z Ameryki Południowej, co ja mam ci, koło mam to ja ściągnąć? No Firpunk. Stary, ja wiem. Ja wiem, że ty jesteś dobry. Tylko patrząc na to, co my musimy wnieść do tego zespołu, czyli ściągnąć tych młodych zawodników, też potrzebujemy naprawdę duże pieniądze. Może zróbmy tak, ty sobie polecisz do Anglii. W Anglii, stary, ty musisz mi dać... polecisz mi do... do gdzieś tu Hiszpania, może Portugalii. Do Portugalii, stary. I mam nadzieję, że ty tam kogoś znajdziesz fajnego. Potrzebujemy fajnych grajków. Czy tutaj łowcy nam coś dali? No, łowcy nam dali, nic nam nie dali.
Ptach, Palacios. No my musimy ściągnąć coś po... Mamy 80... Boże, tygodniowy milion. Kurde, co byśmy mogli tutaj zrobić? Nie, jakby nie myślałem nad tym, kogo mogę ściągnąć. Szukaj zawodników. Nie myślałem nad tym, kogo mogę ściągnąć, kogo mogę wnieść do tego zespołu, kogo mogę tu przysłać, ale poszukajmy kogoś z PO. I to niech będzie. Pójdźmy sobie do Anglii, jeżeli znajdę Anglię. Aha. Aha, dobra, inaczej. Nie myślałem, że tak będzie, dobra. I PO, tak, chcemy znaleźć. Chociaż nawet SP. Chociaż nawet SP. Kogo byśmy mogli tu ściągnąć? Eze, eze. No tu nie masz jakiegoś potencjału dużego. Ty za to wykazujesz, no, ja cię sprawdzę, ale potrzebujemy chyba nadal młodszych zawodników. Bardzo dobra. QS, no nie, ty byś miał 67 Ovelara. A to nie o to mi chodzi. Clark. No ty nawet nie masz potencjału, stary. Denis Dune, nie. Eriksen. Kurde. To może być ciężkie. Gravenberch, jeśli kurde, czemu 2 lata temu po ciebie nie przyszedłem? I Ju, nie. Nie, się nie, że nie przyszedłem, tylko że nie, że no wiecie o co chodzi. Mangala. Ej, kiedyś on miał potencjał, był kiedyś w Manchesterze United, co nie? Tak mi się wydaje. Modder, Jakub Modder. Nunes. Ty nie. Tielemans, Ojukwu, no nie, no kurde. Młodszych zawodników, takich, którzy jak kupimy, to będą G, to będą ogromnie G. No jeżeli tego nie możemy znaleźć, my gramy na defens, no chociaż kurde. LO też nam się kłania, żebyśmy kogoś tu wnieśli. Z napastnika mamy Halera, ale. Ale wiecie co? Bramkarza mamy, o nie, PO nie. A sprawdźmy jeszcze tutaj to PO. Bo Firpong jest dobrą opcją, tylko zabiera nam cały jakby budżet, prawda? I Anderson, kiedyś ty miałeś taki potencjał, cię pamiętam w pewnej FIFA, człowieku, ty miałeś taki potencjał, cię zrobiłem na 90, ty chodziłeś tak fajnie. Wykazuje wielki potencjał. Spoko, sprawdźmy to. Gusto, wykazuje wielki potencjał, też go sprawdźmy. Curtis Jones, nie, Rich James, ja nie mogę, koło ja wymieniłem w ogóle. Lambday. Z Jamajki nikogo, kurde, nie. Ej, Lewis, stary. Ciebie sprawdzę, ty jesteś dobry, człowieku. Ty i w Realu, i w ogóle, wykazuje wielki potencjał, spoko. Porro, nie. Myślałem, że będziesz dobry. Williams, ty też nie. Dobra, teraz tak. Kogo byśmy potrzebowali? Czy zmiennika na SP? Ja bym chciał zobaczyć nasz skład i jakby tu miało to chodzić. Sabitzer, Kahn. Sabitzer, ile ty masz lat? To też jest ważne, kurde, właśnie. Ile ty masz lat? 29, no, stary. Nie chcę, chociaż mamy tego Nemeha. A Brand też jest już, nie, Brand jeszcze jest git. 23, no najbardziej to nam doskwiera chyba prawo obrona. I tak bym to zostawił. No ściągnąłbym jedynie kogoś na tą prawą obronę. Później zobaczymy, co będzie dalej. Na pewno to będzie pierwszy transfer, ale rozglądać się za kimś możemy teoretycznie. A Adeyemi będzie cały czas biegał u nas. To będzie człowiek naprawdę wielu dobrych bramek. Amerykan. Już chcecie mi ten, tak?
nie ma opcji, idziemy, musimy iść już do zespołu, bo chcą nam się pozbyć Malena, w sensie wykupić nam go z klubu, a my na to nie pozwolimy, bo Malen musi być naszej wyjściowej jedenastce przede wszystkim. Tylko gdzie ty jesteś, człowieku? Dobra, Inter by go chciał. Ile ty zarabiasz? Ty zarabiasz 53, 52, dobra. Zleć. Zacznij od 70, nie dawaj niżej niż... Dobra, super. No i bye bye, ciao ciao, kurde. My go tutaj sobie nie pozbędziemy. Jak tutaj wygląda sprawa? Malem doceniam. Będziemy się, bierzmy się do pracy. Spoko, spoko. Może wy mi dacie jakąś propozycję, kogo dać na środek obrony. Zróbmy jakąś interakcję i mi powiedzcie, kogo tutaj, kurde, kupić. To na pewno się przyda. Dobra. Tutaj widzę, że zadowoleni są, ale najważniejsze, żeby byli skupieni na treningu. Więc skupienie na treningu lever hard. On mi się przeje... Nie, dobra, zróbmy tak, inaczej. Do wszystkich grajków tutaj. Spoko. Malen, nie. Barcelona, ja wiem, ja wiem. Owszem, ja bym wam go oddał, ale dopiero za 2 sezony i możemy porozmawiać później, co dalej. Końcowy raport skauta, to jest ważne. Bardzo dobre trafy zrobił. Bardzo dobre trafy zrobiłem. A, trochę mniej. Okej. Anderson, ty kurde człowieku, tak wiesz. Tak wiesz, że nie wiem, co mam o to jest sądzić i powiedzieć. Watkins, no Watkins jest teraz na wysokim topie, nie? Anderson, ja wiem, że ty jesteś nawet w miarę. Jeszcze gicik. A wiesz co, sprawdźmy cię. Ja jestem ciekawy, co tutaj przyniesie nam to. A nie, bo ty jesteś. Bo ty jesteś. Kurde. Dodajmy jeszcze sobie Salibę, ale tak. Pokołono mi się zgłosić. Gusto. No tutaj widzę, że Gusto ma najwięcej w sumie takich tych cech. I moim zdaniem idziemy po Gusto. Proszę Państwa, robimy pierwszy ten. Końcowy raport z Anderson. Aha, czy już widziałem, spoko. Dobra. Idźmy sobie kupić Gusto. Gusto, ty możesz chodzić na naszym skrzydłku, ale tak człowieku będziesz chodził, nie? Ale ty tak będziesz chodził człowieku. Filipek by był dobrą opcją, ale byśmy musieli dać 64 miliony 80, to już nam pozbywa całkowicie nasz budżet, a my musimy kogoś tutaj przynieść w końcu. Także może wypożyczyć. No, nie chcę, dzieci, nie chcę ci wypożyczenia. Dobra, no sprawdźmy to kupno, no. 19 milionów mogę dać. 19 milionów naprawdę, ale nic więcej, ani złotówki. Chyba, że dacie naprawdę spoko jakąś opcję. 19 milionów. Akceptacja. Nie. Mogę wam dać 19, 20 milionów. Ale nic poza tym. 20? Deal? On the deal? O, dobra. Dobra, spoko. Jakby setka w tą czy we w te w ogóle mi nie sprawia tutaj problemu. Ty już zarabiasz. Ja nie wiem, gdzie tu mogę na ciebie spojrzeć, ile ty zarabiasz. Ty zarabiałeś coś 50 co... 50 coś tygodnia, 53. Dobra, sprawdźmy to. 53, to ja bym musiał tobie dać... A zrób tak, że tobie dam 53. To będzie dobry deal, to będzie dobry deal. Zróbmy tak, rotacyjny. Akceptuję, bo ty jesteś planem na przyszłość, człowieku. Ja bym tobie dał 5 lat, bo ty tutaj... Oj, okej, akceptujemy. No problem, man. 53 zarabiałeś, tak? Co ty na to, żebyś zarabiał sobie 50, 45, ale dodaj premię. Czyste konta. Za 5. Dobra. I setunia jakby poleciała do ciebie. Setka za... Oj, super, no i deal on the deal, kurde, no mamy gusto przychodzi, a on nam pomoże na tym, żeby skupić się na zarządzie, który nam dał jakieś cele, więc fajnie, jest wysoko już oceniony, a gusto, no,
to jest potencjał na sukces. Sukces międzykrajowy i w ogóle wszystko inne, tak? Wtedy możemy się już pozbyć Munira, no bo nie oszukujmy, no trochę musimy też pozarabiać. Więc jakbyśmy sobie Munira wysłali, byśmy powiedzieli ciao Italia, kierunek Włochy, Hiszpania, wszystko inne, bo nas już typie nie obchodzisz, to znaczy inaczej. Fajnie, fajnie, że byłeś, fajnie, że jesteś stary, nie zmieniaj się. Oczywiście, ale już naprawdę ciebie nie potrzebujemy, a no widać, że już naprawdę trochę już tutaj pograłeś i ciebie tak naprawdę nie potrzebujemy. Dajmy na wypożyczenie Moreya. Tylko widzę, że tutaj kontrakt to by się zleć przedłużenie, a fajnie jakbyśmy tutaj porozmawiali o czymś nowym. Ty zarabiałeś 19, ale nie daj więcej niż tak. Tyle. 3 lata, fajna sprawa. Czy komuś jeszcze ważnemu kończy się kontrakt, bo na to nie patrzyliśmy, a fajnie jakbyśmy... ty możesz iść na listę, bo tutaj chyba ciebie nie potrzebujemy. Marcel Lotka, spoko. Tylko to by się też kończy, to by się no. Daj to 9 koła, a nie daj więcej niż 11, bo tutaj musimy też tak zachować taki ten... O, w ogóle mamy też taki, jakby... O, ciebie damy od razu nowe pożyczenie. Spoko. Mukayo, plan rozwoju, bo jego musimy rozwijać. To ma być on ma zastępować przecież Halera, a kiedyś być w wyjściowej 11 cały czas, więc... tak musimy zrobić. Tak samo, jakbyśmy mogli sobie wejść na Malena i też mu przypisać jakiś trening, żeby chłop nam się rozwijał. A tu widzę, że na pewno wykończenie musi sobie podrasować. Brand. Boże święty, co ja czytam. Kamara. O tak. Ciebie, stary, musimy zrobić na perfect. Yeah. Dobra, tak zrobimy. Nemech, ty jesteś stary, ty będziesz kimś. Co najmniej 90 dolara tu widzę, nie? Z tobą. Tutaj widzę... Nie, strzelanie mimo wszystko tutaj musi być na wysokim poziomie. Już nam skoczy za 13 tygodni. A ty od razu idziesz do wyjściowej 11, coś mi się tak zdaje, wiesz, stary? Potrzebujemy ciebie, bo ty masz fajne tempo. A widzę, że obronę byś musiał robić. Naprawdę byś musiał robić obronę. Tu jest niby obrona na... Nie, dobra. Obrona, stary. Fajny masz numer? Jak na obrońce nie masz fajnego. Nie w tą stronę może. Jaki jest dostępny numer taki, żebyś ty mógł się sobie z nimi śmigać? 22, gusto? Nie ma sprawy. Tutaj widzę, że... Dobra, ty idziesz na wypożyczenie, to sobie pójdziesz. Ty już jesteś w Antwerpii. Na wypożyczeniu, ale cool. Wow, on będzie dobry. No i tak patrząc, kurde, byśmy musieli naprawdę coś tutaj mega pozmieniać. A i na pewno ściągnąć jakiegoś zawodnika środkowego, który ma 20 lat, ale naprawdę jakby uciągnie cegiełkę. Sprawdźmy, aby jak tutaj wygląda sprawa w zadaniach. Czy już udało nam się kogoś ściągnąć w ogóle? Tak. Okej, ale musimy pamiętać, że 3 piłkarzy urodzonych w Ameryce Południowej, więc kogo byśmy mogli się zgłosić? Jest taki jeden grajek, o ile dobrze sobie przypominam, a on jest dobry na SP. I on się chyba nazywa Medina? On jest... w sumie już nie pamiętam. Medina, czyli ja ciebie gdzieś tutaj znajdę. Gustavo Medina, chyba to jesteś ty, co? To znaczy... Nie, to nie jesteś ty, ale czekaj. On miał chyba tak. I to był SP, o ile się nie mylę. Christian Medina, nie. Nie, no dobra, nie ma tutaj za dużo. To chyba był Christian Medina. Dokładnie tak, wykazuje wielki potencjał do listy życzeń. No, ty już masz odstępnego 20 milionów.
Ale jesteś z Argentyny. Ale jesteś z Argentyny, więc pomyślimy jakby. Tym się nie przejmujmy. Dobra, też byśmy musieli kogoś poszukać na obronę, ale tym się nie przejmujmy. Jeszcze do tego wszystkiego dojdziemy. Zarządzanie drużyną. Już byśmy tutaj coś zmienili do Wolf. Sorry, stary. Tak samo tutaj. Ben Sebaini, kurde, na ty byś. No musisz być jednak w tej wyjściowej jedenastce jest jeszcze. Dobra, no spróbujmy już zagrać jakiś meczyk, a gramy sobie z FC Cologne pierwszy meczyk, ale najpierw będzie ten turniej bardziej, wiecie jaki. Morej, wypożyczenie, spoko, owce wykupu, nie, ale ja bym go dał, no chociaż rok wypożyczenia. Munir, no ty stary, za ciebie to już i tak jest dobra cena, więc naura. Ciebie nie. Ciebie nigdzie nie dajemy, nikt ciebie nie kupi, stary, ty będziesz u nas od zawsze na zawsze, pamiętaj. Tak, sprawdzam możliwości, dobrze, że się zgadzamy. Dobrze, że się zgadzamy, spoko, fajnie. Ludzie z nami się zgadzają i to jest najważniejsze. No i mamy turniej przedsezonowy. Z kim byśmy mogli zagrać? Juventus. No, w sumie to obojętnie. Ale no nie ukrywam, fajnie jakbyśmy pojechali na mocne zespoły, a mocnymi zespołami są chyba, no chyba Puchar Narodów, to jest gicik. Wiem, że tam była Barcelona, tam gdzieś był Juventus, ale tu jest trochę więcej i też z wysokiej półki i średniej, to też właśnie tak, żebyśmy Brunner, spoko, AZ Alkmaar. Ciebie nawet na 2 lata byśmy dali, a ty stary, no może ja za jakiekolwiek pieniądze cię puszczę, wiesz? To tutaj bez dwóch zdań. Pamiętajmy, że musimy kogoś ściągnąć. Bayer. Okej. Inter Miami, spoko. Jakby z Messim sobie pobiegać na boiskach, klasa. Więc wybierz to, co tobie odpowiada najbardziej. I już tutaj mamy pierwsze, kurde, odejścia z naszego zespołu. A odchodzi od nas, proszę państwa, Maier i Union Berlin. Do rywala, no dobra, spoko. Spoko, no nie ma sprawy, no. Też tak można, nie? Ale ja bym sobie pobiegał, wolałbym sobie pobiegać w sumie bardziej z Messim niż z Gonsensem, który to kiedyś był dobry, ale bez disów oczywiście. No wiem, żebyście go chcieli, nie ma takiej opcji. Tutaj w tej szwajnie jakbyśmy zainwestowali sobie w scoutów. Dobre to jest dobre, dobra. Winter, o nie, Medina. SP. Wiem, stary, że ty, kurde. Mogę cię dodać, aby do listy życzeniemy. A już jesteś, dobra. To sobie później zobaczymy. Przeanalizujemy sobie to wszystko. Anderson, no. Tak, no. Nemeth, nie stary. Nie, no. Czy my byśmy potrzebowali Mediny? No, z teoretycznego, logistycznego punktu widzenia. No to jeśli mamy patrzeć na to, co nam dał zarząd, to faktycznie powinniśmy wziąć Medinę. Ale kurde, jeżeli on ma być, aby wiecie, na ławce, tak? Jeżeli on ma być, aby na ławce. Z czego mamy dobrą ławkę, a jeszcze sobie zobaczmy. Bo może coś mi tutaj umknęło. Mamy Royce'a, który powinien być wyjściowym, no chociaż kurde, no tak patrzeć na to. Jeżeli mamy na to patrzeć, no to mamy też Reina. No mamy też Reina, proszę państwa. A już nam spada Marco Royce. Royce, kurde, wiesz co? Fajnie, że byłeś w tym zespole. Fajnie, że byłeś, naprawdę. Ale mi się zdaje, że era twoja w tym zespole dobiegła końca, stary. Dobiegła końca. Ty już nie chcę tego mówić, bo jesteś legendą, ale już się nie nadajesz kompletnie. I sorry za tą chrypę i tak dalej, ale jestem chory, także. Wiecie jak jest, wypożyczenie. Nie. On będzie zmiennikiem.
Munir przyjęte. Morej na wypożyczenie na rok. Spoko, idź sobie. Nemek, ty od ciebie nie przyjmujemy. Tutaj zaakceptowaliśmy, mam nadzieję, że pójdziesz na to wypożyczenie. Tutaj patrzą na to, tylko sprawdzę możliwości, ale stary, ja oby tobie tak powiem, żebyś ty się świetnie czuł, ale tak naprawdę wszyscy już wiemy, że odchodzisz, niestety. Oni fajnym składem wychodzą, Fekir, Borja Iglesias, no... Isco na ławce, to mnie dziwi, bo Isco jest potężnym zawodnikiem i grajkiem. Sprawdźmy, jak wyjdzie ten pierwszy meczyk i zarazem przegrywamy oceny tutaj, jak tutaj wyszedł Gusto, no i widać, że Gusto został zmieniony. 62 to nie był fajny mecz, ani naszej ofensywy to nie był fajny mecz. Także powinniśmy albo się tym przejmować, ale to był pierwszy mecz, także nie wiem. Nie wiem, czy powinniśmy się przejmować. Ale warto mieć to na uwadze, kurde, właśnie. Zróbmy zbilansowany plan treningowy, bo widać, że tutaj ludzie potrzebują kondycji jak tlenu do życia. Także do wyjściowej jedynastki. Szule sobie zejdzie na ten mecz. Szule sobie zejdzie, a my tutaj sobie wrzucimy, aby... Hummelsa. Spoko. I Gusto tutaj sobie wejdzie Wolf i tu sobie wejdzie Rayson. Dobra, spoko. No i to tak właśnie, to tak mniej więcej widzę. Dzieje się, dzieje się. I tu bym sobie dał mu Koko. Ja wiem, że wychodzimy teraz sobie na Newcastle United. I oni wyjdą pewnie składem takim, że wolę o tym nie myśleć. Ale mamy sprawdzać młodych grajków, a tu widać, że już kondycyjnie wyrabiamy. Bo raczej... Spoko, no ja wiem, że potrzebują odpocząć i my... O, Luton Town się zgłasza po... Wiecie co? Tak naprawdę my się zgadzamy. Jakby, jeżeli mamy pomóc Luton Town, żeby Marco Royce sobie poszedł, w ogóle jaka taka wiązanka, no ostatnio nagraliśmy film w Lidze Mistrzów z Luton Town, więc fajnie, 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 ale fajne połączenie w ogóle. Wiecie co, jednak sobie wyjdziemy tak, w ten sposób sobie pogramy. Ja bym widział tutaj sobie za Savitzera, Nemecha, no bo musimy dawać szansę gry. Lotka, no ty stary jakoś... poczekasz sobie. Wiem, że tam Gusto jest nie cieszy się z funkcji grania, ale stary, no ty będziesz podstawowym grajkiem w lidze, także no nie przejmuj się, że teraz ciebie ściągamy i robimy inne jakieś szmery bajery. Sprawdźmy to, czy tutaj pójdzie i wygrywamy. Okej, kto strzela bramkę? Malen, a tutaj statystyka tych wszystkich naszych grajków. Już ofensywa wygląda jakoś lepiej. Nemek 8-5, to jest dobra statystyka. Wolf 7-2 i schodzi? Dziwne. Szule tak samo, to mnie zastanawia, ale on miał też tak słabą kondycję, więc może taka rotacja lekka. I Brandt schodzi, bo 6-4, no ja się nie dziwię. Dobra. Napiszcie mi w komentarzach, kogo ściągnąć z Ameryki Północnej, Południowej. Najwyżej z tego mi napiszcie. I jakich my dwóch jeszcze młodych grajków do 20 roku życia ściągnąć. I będę zadowolony. Ale takimi dobre inwestycje na przyszłość, albo naprawdę wykazuje wielki potencjał, albo ma w sobie to coś. Więc takich oczekuję. Ale się wkręciłem. Do zobaczenia, do następnego razu i siema.